witam Was w kolejnym vlogu, tym razem Francja i jabłuszka. Dojechaliśmy na miejsce, dojechaliśmy w sensie ja i anonim, który osoba, która w ogóle nie chce się ujawniać, więc będziemy mówić na niego anonim. Jak widzicie, tutaj są sady z tyłu. Tutaj z tyłu za mną jest mieszkanko, w którym będziemy mieszkać. Za chwilę wejdę do środka i Wam pokażę. Więc wchodzimy do środka. Budy wytrzymać zapomniałem. Tam są pokoje na górę. Tu jest jadalnia, pralka, kuchenka, mikrofala jedna, druga, chyba trzy mikrofale, zamrażarki, lodówki, klasyk, nic szczególnego. Idziemy do pokoju na górę. Wchodzi się po schodach. Tu są jeszcze inne pokoje, a tu jest sześcioosobowy pokój. I tu właśnie będę spał na tym łóżku, mieszkał tu przez ten miesiąc około. Sześcioosobowy. Każdy ma swoją szafę, taką. W szafie jest tyle miejsca, mniej więcej. Dobra. Idę się wypakowywać. Wychodzimy na zewnątrz. Pokażę Wam okolice, jak to wszystko wygląda dookoła. Zobaczcie, chociaż tu już pokazywałem chyba, ale pójdziemy za budynek. Mniej więcej stawka jest 8 lub 9 netto. I patrzcie, tutaj są jabłuszka. Tutaj mamy cały sad jabłek. Do takich pojemników będziemy zbierać jabłuszka. Są jakieś tam premie, ale jeszcze nie wiem dokładnie co i jak, więc nie będę Wam mówił. Tutaj wyzbierane, jak widzę. Tu jeszcze nie. To już tam chyba nie będę szedł tak daleko. A to co? Nie no, co to jest? Piesek. Dobra, idziemy dalej. Kolejny dzień, właśnie szukamy swojego wózka na sadzie, już Wam wszystko pokażę za chwilę, tylko znajdziemy swoją rajkę. Tutaj mam rajki. O, jest, jest nasza rajka, anonim jest przede mną. To jest ogromny sad i idziemy. Zbieramy 50% jabłka, czyli jabłko powinno mieć 50% czerwoności, żeby je zerwać i włożyć do boksa. Mówią na to inaczej niż boksy, ale mniejsza z tym, ja będę mówił boksy, bo w Holandii, jak byłem, mówiliśmy na to boksy. Więc tak, idziemy sobie rajką i po prostu zrywamy sobie jabłuszka. Jak widzicie, dużo się marnuje też. Wystarczy jeden odcisk, żeby jabłko było już do wyrzucenia. Czyli po prostu, jeżeli za mocno ściśniemy, to jabłko już powinno się wyrzucić na ziemię. Mamy boksa naszego. Boksy są poznaczone numerkami. Więc każdy boks ma swój numerek. Tych, którzy robili. Zobaczcie, ile jabłuszek. Cały boks. Idziemy do wózka. No, więc to jest nasz wózek, którego trzeba oczywiście pchać ręcznie bądź ciągnąć. Najgorzej właśnie jest, jak są takie kałuże, błotko. Wtedy go się ciężko ciągnie. Dobra, odkładamy plecak.
mamy jabłuszko zerwane w ten sposób do góry, żeby było z okonkiem. 50 jest? O, nie do końca. I bierzemy. Najlepiej tu chodzić w kaloszach, bo jest mokro. Ale jak ma się buty wodoodporne, też jest ok. Tu jest siatka przeciwgradowa. Jeśli grad by spadł, to ochroni drzewa. O, jest chyba, znalazłem jabłko uszkodzone, czyli wyjedzone przez robaki. Jest chyba też właśnie o, z odciskami. Tutaj są te odciski. Nie wiem, czy zauważycie. O, tutaj, w tym miejscu. I właśnie takie jabłko po prostu się wyrzuca. No i zbieram dalej. I teraz idziemy na następny sad. Więc... No jest daleko, jest daleko. Duże sady i teraz mamy iść na jedynkę. Czyli po prostu dosyć daleko. Mijamy tutaj, przechodzimy przez drogę w lewo. I tam jeszcze kawałek prosto. A idziemy aż tam z końca samego. Oczywiście z wózkiem. Niektórzy mają gorzej, bo muszą pchać bądź ciągnąć wózek, który już ma połowę jabłek. Boks ma połowę jabłek. Kolejny dzień. Wczoraj byliśmy w pracy 4 godziny. Praca jest lekka. Wiązaliśmy tam... No tutaj właśnie widzicie, co robiliśmy mniej więcej. Jedną ręką ciężko, więc... Wiązaliśmy takie druciki. Potem przecinaliśmy liście i gałązki, żeby odsłonić jabłka. Dziś idziemy na skałki. Mniej więcej, jak mi się wydaje, to chyba tam. Więc będzie ciekawie, bo prowadzi nas ktoś, kto tutaj już przyjeżdża któryś raz z rzędu. Kilka sezonów tu już przyjeżdża, więc ta osoba nas oprowadzi i będzie ładny widok. W końcu doszliśmy na sam szczyt. Tutaj mamy początek Alp. Rozejrzyjmy się. Tutaj jest ładniejszy widok. A to jest wieża Tour de Opies. Po francusku Tour de Opies. Ale dużo mówi. Krowy by miały przejechane. Spoceni jesteśmy. Nie mam zegarka, a chciałbym sprawdzić godzinę, więc sobie przybliżymy tutaj na tą wieżę, czy to kościół, nie wiem, z zegarem i sprawdzimy, która godzina. Jest chyba, czekajcie, tylko ustabilizuję. O, coś tam mniej więcej widać, to jest chyba 9:10, tak mi się wydaje. Jak myślicie? 9:10, nie? Tak mi się macha, bo nie mam stabilizacji dobrej, no ale... na statywie nie jest. 9:10, tak. Mamy godzinę 9:10, więc dobra, cofamy. Zobaczcie, jaka to była odległość. Mniej więcej taka. Jeszcze wam od razu odpowiem, dlaczego Pitbull nie jeździ ze mną za granicę, bo jest dużo pytań w komentarzach. Więc ogólnie on jest... on ogólnie studiuje, więc dlatego nigdzie ze mną nie wyjeżdża. A w... wakacje to raczej też ma tam inne zajęcia, więc nie może. A to jest ten kościół, który wtedy widzieliście na zbliżeniu. W końcu jesteśmy na samej górze. Zaraz będzie złota godzina. Dobra, schodzimy w dół. On idzie za nami. Tak. Nie,
sobie. No co, polesłaty, nie? Dziś jest sobota, no i niestety będziemy mieli wolne. Z tego względu, że padał przez całą noc deszcz. I widzicie za mną kałużę, a tam idzie chmura deszczowa chyba. Więc dziś pojedziemy na wystawki. Wystawki to są... w sumie za chwilę zobaczycie. Zaraz się zbieramy i jedziemy. Jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak bazar normalnie. No, mniej więcej. Vis-à-vis par rapport à ce que vous voulez.